się Marta Nawrot. Jagoda Wójtowicz. Razem bierzemy udział w projekcie Wokół Marca 68, Obcy w domu. I przygotowujemy performance, instalację virtual reality o nazwie Not Found, Structure of Virtual Freedom. Celem naszego projektu jest stworzenie immersyjnego środowiska virtual reality, więc wirtualnej rzeczywistości. Pomysł ten wyrósł wokół refleksji nad wydarzeniami marca 68 roku w Polsce, związane z przymusową migracją ludności żydowskiej, często z Polski do Izraela i do innych otwartych dla tych ludzi krajów Europy. Ponieważ często ci ludzie dowiadywali się w pewnym okresie swojego życia o swoim pochodzeniu żydowskim. Z drugiej strony Izrael był otwarty raczej tylko na część tych ludzi. Tutaj dokonał się pewien proces wypchnięcia ich z jednej przestrzeni, z drugiej strony nie mogli się pojawić w żadnej innej często. Często to poszukiwanie domu bardzo długo trwało. Tutaj wyrasta jakby między tymi dwoma punktami, tworzy się przestrzeń niebytu, taka przestrzeń zawieszenia, poczucia właśnie lewitowania pomiędzy tymi dwoma miejscami. I właśnie nasz pomysł to próba wygenerowania tej przestrzeni, która tworzy się w wyobraźni człowieka, kiedy traci on swoją ojczyznę, z drugiej strony nie odnajduje tego punktu, nowego punktu zaczepienia. Próbujemy ją stworzyć i posługując się medium VR, pozwolić odbiorcom na wejście do tej przestrzeni. Takim punktem kulminacyjnym całej akcji rozgrywanej na scenie i tej energii, która temu wszystkiemu towarzyszy, jest punkt wspólnej migracji. I jest to taki punkt, który właśnie sprzęża te wszystkie osoby ze sobą i jest również oczywiście nawiązaniem nie tylko do marca 68 roku i do migracji ludności żydowskiej, ale też do problemów migracyjnych współcześnie. W samym projekcie 20 osób dostanie okulary, będąc wciągniętym w tą wirtualną rzeczywistość bezpośrednio, natomiast drugie 20 pozostanie bez okularów. Całą migrację i też ten proces wymiany tego i tego, co się tutaj będzie działo, poprowadzi performerka, którą zaprosiliśmy do naszego wydarzenia, Justyna Górowska, która przejmuje rolę mediatora i wprowadza w tą przestrzeń, jakby kieruje całą migracją i również popycha te osoby do interakcji z nią.